Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Testy. Dzisiaj będziemy testować zawartość tej paczki, a w niej coś, na co czekali zarówno widzowie, jak i ja. Zestaw, który sobie w sumie sami wybraliście. Zestaw pełen do robienia paznokci, do przedłużania paznokci. W sumie nie tylko, bo tam różne inne rzeczy też są. Zamówiliśmy 3 zestawy, żeby każdy z nas je mogło przetestować. Trzy te same. Laik i jeszcze większy laik. W każdym razie zauważyłam, że ze zestawie są tak. Szablony, tipsy. Trzeba wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy. Ten zestaw. Te trzy zestawy. Ta paczka. Wszystko dzięki widzowie Wam. Bo był taki live, który się odbył dokładnie dnia 17 sierpnia, gdzie osiągnęliście cel, gdzie wypełniliście pulę i dzięki waszym wpłatom mogliśmy taki zestaw zakupić, właściwie aż 3 zestawy i dzięki temu, co uzgodniliśmy na live, taki zestaw możemy dla Was przetestować. Edyta, a teraz lecisz dalej. Chciałam tylko pokazać ten zestaw, jak wyglądał na... Ale muszę się zalogować. Ona się loguje, a w międzyczasie... Już mam. Mnie też przy okazji... A w międzyczasie, powiem Ci szczerze, trochę się stresuję, bo nigdy nie przedłużałem paznokcia i powiedzieli mi, że dzisiaj będę musiał przedłużyć swojego pierwszego paznokcia. Co pan oszukuje znowu? Czemu oszukuje? Jak pan nie przedłużał paznokci? Przecież ostatnio też pojedynkowaliśmy się dentystycznej. Na przedłużaniu paznokci nicią dentystyczną. Jakie to było przedłużanie? Dzisiaj takie pierwsze profesjonalne, to jest pierwszy krok w stylizacji paznokci, bo podobno już wkrótce zostanę instruktorem stylizacji paznokci, więc trzymaj kciuki, żeby mi dobrze poszło, no bo wiesz, to będzie pierwszy materiał mój w takim wideo, gdzie przedłużam, a za niedługo pora zostać instruktorem. Co wy tam gadacie? A nic, chciałam pochwalić, jaką ma piękną pomadkę Hania. Dziękuję. Jak pięknie podkreśliła kształt jej piękny głos. Pięknie ją kupiłaś. A ja ukradłam, jak to nie, młodsza siostra starszej, bo do bluzki mi fituje. No, fituje ci. W każdym razie mam tutaj aukcję i według tej aukcji mamy tutaj wszystko, co nam jest potrzebne do tego, żeby wykonać jakiś tam, jakąś stylizację. Brokaty. Będzie fancy. Drogą. Tylko pytanie do ciebie, Edyta. No. To wszystko, co tutaj jest widoczne, jest faktycznie potrzebne? Czy twoim zdaniem nie. Bez czego by się obyło? Obyłoby się bez wielu rzeczy, bo tutaj mamy i szablony, i tipsy. To jest taki dość rozbudowany zestaw. Możemy na tipsie przedłużać, możemy na szablonie przedłużać. Chyba nawet dual formy tu są. Dobra, ale Edyta, wiesz co? Myślę, że widzowie to mają głęboko w nosie i ciekawi, co jest tutaj i czego tutaj z tego zestawu nie będzie. Nie będzie. Czego będzie brakowało? Sprawdźmy, co dostaliśmy właśnie w tej magicznej paczce. Też stawiam, że czegoś nie będzie. Ja jestem tylko ciekawa, czy naprawdę, mając tylko to, co jest w zestawie, ja zrobię paznokcie od A do Z. Dawaj. O, są już widzę. Jak pachnie akrylem, likwidem, czyli monomerem. Coś tu się rozlało. Ale zgnieciona, popatrz. Idę po kosz. Paweł, ty dostajesz tą zgniecioną, ja biorę ze środka. Ej, i znowu zostałem jakiś ten. Ostatnio lakiery tradycyjne na odcinku, a teraz coś takiego. Sam sobie wybrałeś. Ania dostanie... Jak sobie sam wybrałem? Sam sobie wybrałeś lakiery tradycyjne. Jak sobie sam wybrałem? Normalnie. To jest pomówienie. Nie, wzięła kosz, a ja frywolnie. Dobra, Edyta, łap pakę. Kaj te nożyczki. No. Gdzie są nożyczki? A przygotowałaś nie? Edyta, gdzie są nożyczki? Były tu nożyczki. Edyta, gdzie schowałaś? Są nożyczki? Edyta, gdzie są nożyczki? Ania schowała nożyczki, teraz będzie szła. Jest tak, w zestawie są tipsy, są szablony, są dual formy. Tak jest plan, czyli planujemy. I każdy z nas przedłuży paznokieć inaczej. Ja na szablonach, ty powiedzmy tipsa przykleisz, Ania zrobi dual formę i wszyscy będziemy chyba akrylować, bo tam nie ma nic do budowy innego oprócz akrylu, akrylu, więc spoko. Lubię zapach akrylu. Ale to będzie pachnieć akrylem. Dobrze, że to mamy na sam koniec. Dobra, to otwieramy. Taki malutkie to jest, nie? Wydawało mi się, że może być tego wszystkiego w środku więcej, patrząc po zdjęciu, ale się zmieściło. Niby małe, co nie? No. Ale jak to otwierasz, to są rodu co nie miara. Ja, jak zobaczyłam tą paczkę, to mi się nie chciało wierzyć, że ona mieści 3 takie duże zestawy. No. Mówię, to na pewno nie przyszło to. Przyjdziemy, usiądziemy tu, rozpakujemy to i się okaże, że to nie jest ten zestaw. Ale szczerze, boję, że tu się normalnie udusimy zaraz, bo już tak wali czymś. A nie mamy tutaj okien. Najpierw dostajemy jakieś kartki. Aha, instrukcje obsługi 3 lamp. 4, przepraszam. Tu w środku jest chyba inna niż tu, ale dobra. User's Manual Coscellia, Professional Art. Ej, testowaliśmy chyba kiedyś z tego produkty w 12 kolorach.
A, czyli są Kostiella, po prostu... Kostiella, coś kojarzę. Jak używać, czyli w sumie nic tutaj się za bardzo nie dowiemy, bo są tylko zdjęcia. Edyta, czy ty propagujesz nieczytanie instrukcji obsługi? Tak. Jest Edyta nagrywana ale... z dwóch kamer, powiedz prawdę. Ale tu nic nie jest pokazane. Przecież wszystko jest pokazane. Co ty gadasz? No, Edyta jest człowiekiem, który jak już stosuje instrukcję... Popatrz, jest tutaj nałożenie akrylożelu, tak? No tak. Potem pędzelek... I już od razu nie, jest pominięte, że trzeba wsmarować to, co się tam włożyło. To jest instrukcja o kant. O kant żyć i rozczaś. To rozczaskaj. Ale wiesz, że takie wiesz, nawet gorzej wyglądał kurs PDF, jaki sobie kupiłam. Proszę. Do stylizacji paznokci. Mimoż kanciastej życi. Dobra, lecimy dalej. Nie interesuje mnie ta instrukcja, niestety. Dobra. Mamy cyrkonie plastikowe, najwyższej jakości. To było na zdjęciu. Poważnie czy ironicznie? Bo szczerze, ja mam problem z rozpoznawaniem. Nie, no, plastyki. I są separatory do stóp, więc stopy sobie też możesz dostać, zrobić. Pokaż to. Separatory są. Jedziesz dalej. Szablony, najgorsze z najgorszych, pierwsze, jakie kiedykolwiek... Chyba to są pierwsze, jakie kiedykolwiek wyszły, są. O, fajne jest to, że mamy patyczki drewniane. Są takie nawet mniejsze niż standardowe i wyglądają na patyczki dobrej jakości. Fajnie są ścięte te czubki, więc tu jestem z tego zadowolona. Może to być nawet dobry produkt. Edyta, twoim zdaniem, co jest najważniejsze przy wyborze patyczków? Jedna rzecz. To, czy są właśnie tego kształtu na czubku, czy są takie kwadratowe. Kwadratowe nie. Te ścięte, półokrągłe tak, ale kwadratowe niestety się nie nadają. Ja bym chciała, żeby się od razu porównała z patyczkami, na przykład naszymi, o. W sensie drillo patyczkami. O, sorry. Czyli tak jak powiedziałam, są dłuższe niż te tradycyjne i... Patyczki drillo są dłuższe. Patyczki drillo są dłuższe, a te są... Wyciągnij może. Chyba jeden wyciągnę, no. Szczerze? Będziemy porównywać kąsek drewna do kąska drewna? Na przykład jak są ociosane, ale widzę, że są spoko, nie ma żadnych wystających fragmentów. Jest takie to troszeczkę, o, trochę się to pokruszyło, a te z drillo się tak nie kruszą na czubku. Te są tak super, bo są cienkie, ale chyba troszeczkę za cienkie, albo pod zbyt drastycznym kątem są ścięte. Okej, okay. No to starczy jak coś. No to lecimy dalej. Patyczki odhaczone, szczoteczka jest. O, no to... Ja bym też chciała, żebyś porównała ze szczoteczką drillo, jaka jest różnica. To są inne rodzaje szczoteczek, bo drillo okay. Szczoteczka jest, ma troszeczkę twardsze włosie, przez co jest mocniejsze, przez co tak wejdzie głębiej pod skórę, zwłaszcza kiedy robimy ten ruch pod fałdę na przykład proksymalną. Czyli lepiej nie pod skórę, tylko po prostu między fałdę proksymalną a paznokieć, tak? Ta też fajnie wymiata, tylko ona jest, tu jest to włosie jest dużo... Bardziej miękkie. Czy dobrze rozumiem? Czy dobrze rozumiem, że im twardsze, tym lepsze? Niekoniecznie. Zależy do czego? Zależy do czego. Bo na przykład do mycia to będzie lepsze, bo będzie delikatniejsze, kiedy myjesz sobie pod wolnym brzegiem, nie? Paznokcie tamte, do mycia nie. Ona jest typowo do salonów do odpylania. A to lepiej się będzie myło. Dobra, lecimy dalej. Mamy bazę. Po czym poznaję, że to baza? Bo jest napisane baza. I tutaj mamy też top, więc mamy dwie rzeczy. Top i bazę. Co dalej? Bo czuję, że choćbym nigdy nie tej paczki nie rozpakować, bo już 6 minut nie rozpakowujemy i jeszcze końca nie widać. Jest klej do tipsów, bo te tipsy też tutaj były. Mamy co? Sztuczny palec. Ten palec mnie mega ciekawy, czy on będzie. Ale tu tipsa nie przykleisz. Oj, oj, oj. Co to jest? Może będą tipsy jakieś tutaj, znaczy palce sztuczne. Co to jest za purchel? Mamy lampkę, taką najtańszą z najtańszych. Ale jest. Z 6 diodami, ale jest. A ile byś więcej chciała? 6 starczy. Co najmniej 16. Kurde, a szukałaś mnie dzisiaj. Mamy pojemniczki na monomer. Pojemniczek właściwie na monomer. Ej, wiecie co, jak oglądałam zdjęcie z tej aukcji i widziałam ten pojemniczek, to on wygląda trochę... Jak na soczewki też takie są pojemniki, tylko to jest takie ogromne. Nie wiedziałam, że to jest takie większe. Odhaczam. Mamy tutaj gilotynę, więc pewnie są też tipsy. Nawet dobrze się nią pracuje z tego, co widzę. Gilotyna. Mamy liquid, czyli monomer. Mamy mini pojemnik z pompką, ale sympatyczny. Ale czas. Po raz pierwszy widzę, że ale chyba na coś aż tak ucieszyła. Sympatyczny mały pojemnik z pompką. Super, nie? Podoba mi się. Tylko, czy będzie cleaner, żeby to tam wlać? Coś. Bo jest to puste, nie? Więc po co mi to, skoro chyba raczej tam cleanera nie ma?
mamy zestaw brokatów, więc jakby ktoś chciał sobie sypnąć albo zmieszać z proszkiem akrylowym, to jak najbardziej. Ej, mam wrażenie, że już masz te brokaty, tylko kupione osobno. Nie, brokaty. Mamy takie radełko do wycinania skórek. Kto ma palec? Ja nie mam. Nie mam. Daj, ja tylko chcę pokazać. Ja nie mam palców. Dawaj palec. Nic nie będę ci wycinać, tylko chcę pokazać. Jak skórki wystają, to się to tak, o. Widzicie, ty tak, sobie tak łatwo się to krzywdę wycina. Zrobić. No, bardzo łatwo. I tak się to wycina, nie? To możesz tak samo, możesz w paznokciu zrobić tym dziurę. Nie polecam tego, ale jest. Odhaczamy. Dobra, kolejna rzecz to tipsy French, czyli można sobie zrobić Frencha. Tego tipsy French? No, tego już dawno nie używamy z kieszonkami. Chinese? Proszę? Nie Chinese? Nie. Znaczy, no to nie Chinese, ale... W każdym razie Baby Boomera można zrobić, bo widziałam, że tam są akryl, proszek akrylowy, jest też cover. Wiesz, ja nie wiedziałam, że takie coś istnieje? No, istnieje. Odhaczamy tipsy French. Jeszcze drugie są tipsy przezroczyste do klejenia na kleju. Więc tutaj dual form z tego, no nie ma, nie ma. Mamy tipsy przezroczyste i białe. Trzy proszki akrylowe. Nie widać jakiego są akrylowe? Tak. Proszki akryl. Ale plus, że to jest tak zafoliowane, bo się nie wysypie, nie wyleje. Nie powinno. Rozkminiałaś to? Proszki akryl. Lowe, no. Kochasz akryl? No. Proszki akrylowe? Pablo, proszę cię. Uwaga, mamy buffer 100 na 180. Super, że jest buffer. Mamy dwa pilniki. Tak, dwa pilniki, tak, tak, dwa pilniki są. Są zebra, o super. Ale ciekawe, jakie będą jakości, bo już widzę, że kanty nie są zbytnio. No właśnie. A jakby je porównać z Drillo? No nie są niestety, znaczy nie są równe te kanty, bo tu na przykład jak zobaczymy, to jest równiutka powierzchnia, dzięki czemu też krawędzie dolne można równiutko wypiłować i jesteś w stanie tam wepchnąć ten pilnik i je naprawdę precyzyjnie wypiłować. A tutaj są te krawędzie takie, zobacz, no nierówne, pofalowane. Ja muszę wyciągnąć, bo inaczej tego nie będzie widać. Proszę, o kur... Dawno nie widziałam tak kiepsko zrobionego pilnika, nie? Dobra, mamy dwa pędzelki, prosty i taki do akrylu, trochę mały, ale no dobra, trudno. Jeszcze powinna być pęseta, jest pęseta. Czyli do żelu pędzelek, do akrylu i pęseta po co? Wszystko? Po co pęseta? Do zaciskania? Pęseta, żebyś w trakcie robienia paznokci mogła trzymać cepeta. Kumasz? Czy to wszystko? Pusto, zobaczymy. Tak? Wszystko odhaczyłam, czyli dokładnie wszyściutko to, co było w zestawie w aukcji, to dostaliśmy, bo tu już więcej nic nie ma. To teraz pora na nas. Wy odpakowujcie, a ja będę odpakowywać też, bo wszystko jest zafoliowane. Podaj nożyczki, proszę. Zamawiam szablony. Oj, oj. Trouble boble. Czyli twoje jest uznane. Weź to nagraj. Mamy trouble boble. Patrz, co się stało. O kurde, wszystko się wysypało. No, no i pokaż. Super. To jest ten walnięty, nie? Ale rozpierdziel. Ale wiesz, co jest najlepsze? Do tego pyłu nigdzie nie widać z tego. No bo to jest folii. No nie jest folii, no Hania, masz tu dziurę już plastik. A, już jest dziura. Oj, oj. No bo się cały wysypał. Dobra. Kto chce tipsy French z was, a kto chce transparentne? Transparentne. Nie, ja dostanę najgorsze French, no dobra. No to ty zrobisz Baby Boomera. Paweł zrobi przezroczyste paznokcie clearem. Jakie czadowe! Nie widziałam tego, teraz dopiero widzę z bliska. To są dupki. To się. No i co? Ale fajne kształty. A. Widzu, u mnie chyba wszystko się zgadza. Dziękuję ci bardzo, że prawdopodobnie dołożyłeś swoją cegiełkę do tego, żeby każdy z nas mógł mieć ten zestaw. Edyta, jak bardzo jarasz się na testy takiego zestawu? Trochę się jaram, ale zastanawiam się tak. To jest budowa akrylowa, to po co baza żelowa? Wydaje mi się, że nie kumasz bazy. Nie kumam tej bazy, nie? Po co? Pod akryl się nie daje bazy żelowej, więc po co baza żelowa może być? No może po prostu, żeby się pozbyć z magazynu. Możesz na bazę żelową przykleić tipsa przeźroczystego. O to tak, i na to akryl. To wtedy tak, no. Bo coś będzie. Albo możesz bazę żelową zmieszać z brokatem i sobie zrobić coś. Ale albo żelową, tak. Na bazę żelową można cyrkonie kleić, można sypnąć brokatem i tak utwardzić to... i zatopować, albo zostawić. To przed akrylem nie dajesz bazy? Nie. Ja nic już nie rozumiem. No to akrylu się nie daje bazy. Plan jest taki. Paweł klei przezroczystego tipsa. Nie wiem, jak to zrobisz na tym palcu. Nie mam pojęcia. Zyta, nie od tego mam głowę, żeby tego nie wymyślić. Hania robi to samo, tylko z tipsami French. A ja będę podkładać szablon na palcu bez paznokcia. Więc
węższą katastrofę. Każdy z nas będzie używać innego proszku akrylowego. Paweł, ze względu na to, że ma przezroczystego tipsa, użyje przezroczystego proszku. Hania, ze względu na to, że ma tipsa French, zrobi baby mera, więc użyjesz Covera. A ja, mi został biały paznokieć. A nie, w sumie nie musisz baby mera. To zrób całego białego. To ty zrób białym. O! Ja mogę zrobić biały i ja sobie poprzyklejam. Tylko nie. To się zamieniamy. Brakuje nam jednej rzeczy. Jakiej? Paski. A, no nie dali. Nie możemy tego używać, nie dali. Ani ale wacików nie dali, nic. Dobra, to ja będę wycierał do tego. No chyba tak musimy zrobić, bo nie dali. Używamy tylko tego, co mamy w zestawie. Ja tu chyba czegoś nie rozumiem. Jak ja tu mam coś zrobić? No dlatego ci powiedziałam. Dlaczego? I daliście mi najtrudniejsze. O, wy chamy. No to podkładaj szablony. Jak? Ja sama nie wiem, jak. Dobra, gdzie ja wiem, że Edyta często pełnia taki błąd, że sobie nie wybiera tipsów. Na początku, dlatego ja tego błędu już nie popełnię. Wpierw sobie wybiorę tipsa, użyję ale sobie... Ale ty nie robisz na swoje ręce. Użyję sobie tego, po raz pierwszy tego użyję. Gilotyny, żeby ściąć gilę z tipsa. I... Tu nie ma. No muszę znowu powiedzieć po raz kolejny, co ja wiem, że to możesz myśleć, że to jestem trochę egoistą, czy narcyzem, ale no muszę znowu zrobić najlepszego paznokcia. Kurde. One znów przegrały. Powiem wam tak, nie ma... takich sztucznych paznokci do tego, bo tu się chyba jakieś sztuczne paznokcie do tego wkłada i tego w tym zestawie nie ma, więc jeżeli chodzi o trening, to jest o kant żyć i rozczaś. Ja po prostu biorę tego palca, bardzo urodziwego, biorę tego tipsa i ja sobie to po prostu tutaj tak nasadzę i robię. Jakby to ogarnąć, żeby... Ja sobie stworzę sama tego paznokcia, powiem wam. I sobie pod niego włożę szablon. O, tak zrobię. I włożę go tam, o, i go przyspawam akrylem. I on tam zostanie. Ile schnie taki klej do tipsów? Nie przykleisz plastiku do plastiku. Jak to? A mogę zmatowić najpierw. Akrylem, kochana, akrylem. Tak to ma wyglądać po przyklejeniu. O, ale fajnie. Czy się uda? Zobacz. Zatyk się nie wylało, bo jest zatyczka. O, jaki fioletowy. Ale daje, o Jezus, jak benzyna, nie? O Jezu. O kurde. Mocny staw. Grubo. Jak my sobie poradzimy? To wiecie co, wiem co zrobię. Ej, już tyle odcinków oglądałem. Coś, co każdy w domu ma. Że wiem, że trzeba wpierw zmatować sobie tipsy. Paweł, Hania, chusteczki. Każdy w domu ma chusteczki, prawda? Nie, wy często nie macie i pożyczacie ode mnie. No to pożyczyłam od ciebie. Ja mam jakiś sztywny ten pędzelek. Wytrzepcie sobie gumę arabską z pędzelka. Jaki on jest, jaka to jest miotła. Jaka to jest miotła. To właśnie jest... Tak sztywne w środku. Nie wiem, może źle wykruszyłam gumę arabską, no nie wiem. Coś tam w środku jest sztywnego. Może to tak wymoczę dłużej, jak to tak się wymoczy, to może to będzie miękkie bardziej. No ale nie jestem dobrej myśli, no niestety tutaj. Może być ciężko. Dobra, robię sobie paznokcia sztucznego. Chyba przyklejone, wkładamy do lampy. Tylko nie mówcie nikomu, że oszukuję i używam innej lampy. Proszę. Tego się nie wkłada do lampy, Pablo. Hania! Ale czy ja w przeciwieństwie do ciebie oglądam odcinki Kulo i wiem, co Edyta mówi, że od teraz tipsy klei się na bazie. Można. On ma przeźroczysty. A, ty masz przeźroczysty. No dobra. Ja mam biały. Dziwny dobra. Ten proszek akrylowy, ale dobra. A co w nim dziwnego? To się chyba przykleiło już. W międzyczasie sobie nalejemy liquidu. A jest tu nie ma tu żadnych... Aha, dobra, mogę sobie Edyta, potem na bazie to przykleić. Czemu mi ten liquid nie chce lecieć? Bo jest zamknięty. Już go otworzyłem. No. Okej. Okay. Dobra, teraz będzie trzymać jak beton ten mój sztuczny pazur. Proszę państwa, ja mogę pod niego teraz szablon podkładać. Dobra, sprawdźmy, co z tego wyszło. Zatkam sobie to. Czy tip się przykleił? Powiem tak, włosie tego pędzelka trochę źle jest jak przykleił. Taka szczota do szczotkowania fuk na przykład. Tak sztywne. Bardzo złej jakości włosie. Fakt, syntetyczne, ale są Jezu. Bardzo dobrej jakości syntetyczne włosia do akrylu i można pracować lepiej. Ten raczej tak, zamiast wygłaskiwać, to będzie skrobał. Skrobał. Jak się pracowało akrylem? Pierwsze było wymoczyć pędzelek, co nie, Edyta? Powiem ci tak, to nie ma nic wspólnego z tym, jak się faktycznie robi paznokcie. Nic. Ej, a czy ten mokry pędzelek trzeba było obcierać, czy nie?
Bo wymoczyłem sobie w tym pierwszym. Tak, tak, tak. Znaczy, jak masz na przykład na pędzelku akryl, to musisz go wytrzeć tutaj, widzisz? Bo ale, inaczej ci... Ale jak nie mam pierwszy raz, to muszę go taki cały zamoczony. A wyprószyłeś gumę arabską? Znaczy, poszmylałem go kilka razy palcami, ale nie wiem, czy wyprószyłem. Ej, no właśnie. Wiecie, co ja pamiętam, tylko... Tylko dobra, teraz jak mam cały mokry pędzelek, masz to pędzelek mam go włożyć mokry, do akrylu? Troszeczkę musisz otrzeć. Ocierasz, 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 żeby ci nie kapał. Tylko sam czubeczek pod kątem 45 stopni. Jedziesz w dół i wyciągasz kulkę. Taką? Tak. I kładziesz kulkę. To ja ci powiem, co ja tylko pamiętam z PCS-a, jak oni robią tak. I tak. I tylko tak ściągali, no. I tak robili, no. I tak. No, można, można. Proszek jest ciekawy. Ciekawą ma konsystencję ten akryl, więc spoko. Dobra, będę robić przedłużanie. Najpierw sobie zrobię szkielet. Na migdał czy na kwadrat, Hania? Co mam przedłużyć? Migdał. Dobrze. To nie jest cover. Pomyliłam się, to jest taki transparentny róż. Powiem ci, przyjemna taka praca akrylem. Tak? No. Bardziej brzuszkiem niż czubkiem, wiesz? Czubkiem połóż, a brzuszkiem uklepuj. Tylko musisz... Jak ty uklepuj? Zaraz ci pokażę jeden ruch i twoje życie nabierze sensu. Patrz, nabierasz... Za moje życie ma bardzo dużo sensu. Ale jeszcze więcej nabierze. Nabierasz sobie... Tylko szybko, bo mi tu goreje to. Nabierasz sobie, bierzesz no. Kulkę, kładziesz, nie? Ale czemu masz taki suchy, a on taki mokry? No bo za małą kulkę zrobiłeś. Wycierasz i uklepujesz, uklepujesz. Czyli to jest jak dla małych dzieci plastelina. No, troszkę tak. Czas na prezentację zbudowanego paznokcia przed piłowaniem. Tak wygląda od przodu. Tak od frontu. Tak od boku. Tak od drugiego boku. Myślę, że kilka ruchów pilnikiem. Tak, pilnikiem będzie tak. I będzie... Mm-hmm. Z takiego już czuteczka. Mhm. Edyta, co to za powód odpiewania w mojej umiejętności? Kilka ruchów pilnikiem. To, że to tobie idzie tak słabo, to nie znaczy, że mi tak musi iść słabo, co nie? W sumie racja, masz rację. To, że mi idzie słabo, nie znaczy, że tobie też. Właśnie, mam w końcu więcej doświadczenia. No oczywiście. Ile trzeba czekać, żeby w ogóle móc zacząć na tym piłować? Mam wyciągnąć drewniany patyczek i sprawdzić? Popłupać? Możesz, możesz. Utwardzone. O, nagrywa się. Piłujemy. Mam nadzieję, że mi to nie odpadnie w trakcie piłowania. Ja też. Jaki już grunt. Tej palca szybko. Odpadło! Czemu to jest takie ciepło od spodu? No! Ale sobie wsadzę to z powrotem. Daj rękę szybko. Ała! Ciepło! Nie, aż tak? Tak. Chcesz tak na palcu to mieć i nie możesz zdjąć? Ale to jest gorące. Hania, co się stało? Ej, faktycznie gorące. Odpadło mi? Paznokieć mi odpadł od palca? Ale wcisnęłam z powrotem. Tak, to jak idzie? Myślę, że bardzo profesjonalny migdał zrobiłam tutaj na formie. Czemu to się nie trzyma na tym akrylu? W ogóle. I ten pilnik też w ogóle nie piłuje. O kurczaczki. Szczerze tęsknię teraz w tych momentach za frezarką, bo to będę piłować. Jeszcze ten pilnik w ogóle nie piłuje. Ten pilnik nie piłuje, a ja sobie takiego grubasa zrobiłam, żeby dopiłować wieki. Tips mi odpadł też. Amatorzy, mi jako jedynemu nie odpadło, no bo ty, ja a piłowałeś? Słucham Edyta twoich, oczywiście Hania, że piłowałem, patrz jak pięknie wypiłowany, patrz jak pięknie wypiłowany. I czy nie odpadł ci? Bo ja jako jedyny słuchałem twoich rad i tak mówiłaś, że lepi się na bazie, a nie jakimś gównianym akrylu. Ale ja nie mam przezroczystego. Ładnie wpierw posłuchałem twojej rady i zmatowiłem sobie od spodu tego tipsa i położyłem na bazie. I się no, gościu, patrz. Mam pomysł. Trzymał się do tej pory. I co tak było kozaczyć? What? Ja piłuję, a on mi się złamał. Nie ten pilnik mi się złamał, stara. Serio? No to... Ja piłuję i on tak, nie? Tu jest napisane primer, a tu baza. Więc co to w końcu jest? Baza czy primer? Czy baza z primerem? Ej, co mam robić? No brokat tylko mi został, bo... No cyrkonie możesz zrobić, Edyta. Cyrkonie? No tak! Dziecko, czy ja cię mam uczyć, jak ty masz robić paznokcie? Czy ja jestem od tego? Wiem, że jestem przy instruktorem stylizacji paznokci, ale na ten moment chyba sama wiesz, co masz zrobić, czy nie wiesz. Posłucham waszej rady. Zrobię cyrkonie. Po utwardzeniu mój paznokieć wygląda tak. Czyli ładnie brokat położony, dosyć równo. Na środku widzę mały prześwit. Więc na środku sobie położę kropelki bazy i przykleję na to cyrkonie. Edyta, cyrkonie na topie czy na bazie jednak? Bo tak w sumie powiedziałam, a nie... Na bazie lepiej się będą trzymać, ale na topie też ale można. Ale mówisz to po to, że mi chcesz faktycznie pomóc, czy mówisz po to, że mi chcesz prowadzić malinę? Nie, no baza ma lepszą przyczepność, więc ogólnie na bazie. Ale teraz możesz sobie zrobić na topie, bo nie będziesz w tym chodził. A nie będziesz potem musiał nic przecierać.
ale zabawa. Wybrałam sobie opcję utrudnienia sobie życia. Kurde. Paweł, każda stylistka teraz bardzo dokładnie zna uczucie, którego przed chwilą doznałeś. Edyta, widzę, precyzyjna praca. Powiem ci, wybrałam sobie najgłupszą rzecz ever i teraz układam jak głupia te cyrkonie. A mam pytanie. Słucham. Czy obrażysz się, jak powiem, że mnie to nie dziwi? Nie, nie obrażę się. To powiem to, nie dziwię to. Ale przynajmniej moje będzie najlepsze i na pewno wygram. Będę sypać. Nie wiem, czy to top, ale chyba ja. Czuję, że mi się taka lekka migrena zaczyna. I czuję przez ten ból głowy, jakbym się wróciła... Ile o lat? Kurde, 2012 to był? Chyba 12, on był 11. Albo zaraz przed otworzeniem salonu, albo już był salon. Chciałam się nauczyć malować one stroke'i. One stroke'i. Farbkami akrylowymi. Farbkami akrylowymi. A mówię to nie bez powodu. Dwa razy. I poszłam do takiej dziewczyny, kobiety, która prowadziła salon i kiedyś tam tędy przychodziłam i patrzę, jakie ona ma piękne, długie paznokcie, coś tam miała, jakieś takie długie zrobiła te pazury i mówię, kurde, zapytam się, ona może potrafi mnie nauczyć robić one stroke. I ona, jasne, jasne, przyjdzie, cię wszystko nauczy, nie? Koniec końców okazało się, że zapłaciłam 200 zł na tamte czasy, kiedy... O kurde, to musiało być sporo. Kiedy minimalna krajowa była, nie wiem, z 800, 900 może? Nieważne. Siedziałam tam z 2 godziny, pół godziny czekałam, siedziałam z 2 godziny, zapłaciłam 200 zł, nie dostałam żadnego certyfikatu i klepałam kwiatki akrylowe. Kwiatki akrylowe, liquid i czyli monomer plus polimer. A co ty chciałaś? Przez dwie ty godziny. Chciałaś? A ja chciałam kwiatki one stroke malować. A ona mi uczyła kwiatków wypukłych. To co ty jej nie powiedziałaś, że nie o to chodzi? No ja jej cały czas mówiłam, a ona tak ciągle, no... Okej. I miałam wtedy, też miałam jakieś... bardzo złej jakości te akryle. Nie wiem, bo może po prostu wtedy były takie, nie było nic lepszego. I ja pamiętam, że miałam taką migrenę po tych 2 godzinach, bo non stop kwiatki żeśmy kleiły, nie? Kleiły, robiły akrylem. Cały czas ten liquid był tak jakby otwarty i parował. No i to mi się przypomniała ta sytuacja, nie? Przemek, potrzebna jest twoja pomoc. Rywalizujemy, kto jest najlepszym tipsiarzem w zespole. Jest 2 tipsiarzy, 1 szabloniarz i chcemy rozstrzygnąć spór. Kto zrobił najlepszego tipsa? Ale wygląda mi to na wieś, tańczy i śpiewa. Czy ja bym poszedł na wiejską dyskotekę Disco Polo? I tutaj widzę niebieski... Co to jest? Sorry. Ej, popatrz na nie. Jak ktoś by miał takie zrobione sam paznokcie w salonie i by wyszedł na ulicę, to bym powiedział ja p***. A nie, pomysłowo. Ja bym Paweł też. Ja bym powiedział światowy poziom. Nie. Światowy Paczek poziom. Światowy poziom. No tu widzę najwięcej pracy, bo było układania w pierone, więc doceniam najwięcej pracy, wybieram to zdobienie. Ale patrz na tą budowę. Nie patrzę na budowę już. Nie, budowa też. No dobra, zdobienie i budowa osobno proszę oceniać. To zdobienie już wybrałem, bo doceniam wkład włożony w to, a teraz budowa, ta. Dobra, z budową też mi nic nie da. Ja nie patrzę od dołu, gdy taką już nie patrzę pod sukienkę. To jest poezja, nie? Ten jest najlepszy. Ale ty ta, tego się nie dało inaczej wsadzić. Ale czemu spoilerujecie, kto zrobił który? No bo Edyta i tak go już uderzyła. Czemu no wiadomo. No dobra, patrzę z okiem kamery. Wygrywa niebieski. Dlatego, że kule. Niebieskie. Edyta, możemy się podzielić tak, że ty będziesz od zdobień, a ja od techniki. No, mam rękę. O. Możemy jestem się tak podzielić. Zdruzgotana, moje nic nie wygrało. Widzu, powiedz ty, który ci się najbardziej podobał. Jeżeli chodzi o zdobienia osobno i budowę, bo wiadomo, że ja tu poległam. A teraz nara. My i jedno, że cię żegnamy.